Cześć, witam wszystkich gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest unboxing sprzętu. Sprzętu, którego oczekiwałem, moi drodzy, bardzo długo. Czekałem na niego, pieniądze już miałem i właśnie tutaj chcę powiedzieć, dzięki wszystkim, którzy oczywiście na Twitchu, na moim kanale, gdzieś tam wrzucili chociażby tą przysłowiową złotówkę. To już zbieraliśmy, słuchajcie, na początku tego roku i na końcu poprzedniego. Sprzęt drogi, ale dzięki właśnie pomocy widzów, moi drodzy, udało się coś takiego zakupić. Czekałem długo na zakup, bo czekałem na właśnie nowe miejsce zamieszkania, gdzieś, gdzie będę mógł tego użyć i to jest oczywiście HTC Vive. Zobaczymy, co się znajduje w środku i już niebawem na pewno materiały z tego właśnie grania na tym sprzęcie już się za niedługo pojawią, także miłego oglądania, zobaczmy, co jest w środku. Tak się prezentuje pudełko. Jeżeli chodzi o pudełko, to jest bardzo ładnie wykonane, ale myślę, że nie tutaj pudełko jest najważniejsze. Z tyłu oczywiście jakieś informacje odnośnie samego sprzętu, specyfikacje w kilku językach. Zobaczmy zatem, co się skrywa w środku. Wszystko otwieramy od góry. Widzę, że tutaj kot nawet przyszedł mi pomóc, ale to jest rozrabiaka. On bardziej tutaj przeszkadza niż pomaga. Uważaj, bo tu ostre narzędzia. Także otwieramy. Tutaj mamy sprzęcik cały. Dobra, jeżeli chodzi o zestaw, to co tutaj mamy? Przede wszystkim mamy dwa kontrolery. Jak widzicie, mamy pierwszy kontroler z przyciskami, dodatkowo z takim padem. Tutaj też są przyciski, tutaj się dzieje wszystko, tu są czujniki, już to kiedyś wiem, bo rozbierałem razem z Sushi, bo niestety nam się zepsuł. To była moja wina w sumie. No ale udało się to rozebrać, więc wiemy nawet, jak to w środku wygląda. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, taką smyczkę dla bezpieczeństwa, żeby sobie dać na ręce, żeby nam czasem, o, podczas gdy wypuścimy to z dłoni, żeby nam nie spadło. Także mamy dwa takie kontrolery. Proszę bardzo. Oprócz tych kontrolerów posiadamy w środku takie oto czujniki. To są czujniki, które będziemy montować na ścianie. Można oprócz tego je zamontować po prostu na statywie, takim samym, jaki używamy do oświetlenia na przykład, ale to jest za mało stabilne. To będziemy normalnie mocować na ścianie, są uchwyty, także jakaś wiertarka, kołek i zamontujemy to. Te oto czujniki są dwa. Czujniki są dwa. Ja jeszcze się dowiem dokładnie, w jaki sposób je montować, ale z tego co wiem, muszą być po prostu po przekątnej, tak? Także dobry jest duży pokój, żeby jednak ten czujnik był ustawiony, słuchajcie, we właściwym miejscu, żeby to potem wszystko dobrze łapało, żeby nasza postać generalnie w tych grach była dobrze odczytywana. A oprócz tego wszystkiego mamy same gogle. Gogle, moi drodzy, które są też wyposażone tutaj dodatkowo w czujniki, w żyroskopy, we wszystko normalnie, w kosmiczne rzeczy. Macie tutaj oczywiście zabezpieczenie, za chwileczkę to ściągniemy, żeby nam się tutaj, o właśnie, tutaj pokazały te wszystkie elementy, okulary. Mamy długi kabel, to też jest bardzo ważne, zakończenia tutaj kabelków. Mamy wejście także na mikrofon. Nie, mamy na audio. Możemy słuchawki po prostu podpiąć, jeżeli chodzi o mikrofon. Jest on podobno wbudowany, natomiast jest on bardzo słabej jakości, więc jeżeli będę chciał nagrywać, będę musiał skorzystać z mikrofonu takiego osobnego, całkowicie osobnego, czy z jakiegoś headsetu, który ma też mikrofon wbudowany. Także jeżeli chodzi o... w ogóle jaki zapach świeżego plastiku. Mamy także tutaj tą gąbkę. Ta gąbka jest o tyle ważna, słuchajcie, że ona tak jakby... Nie dość, że amortyzuje wszelkiego rodzaju drgania, tak? Podczas gdy poruszamy tymi okularami, one wtedy po prostu lepiej nam leżą, to dodatkowo jeszcze blokuje, powiedzmy, zewnętrzne światło. Natomiast gdy gracie, tym bardziej teraz w lato, to na pewno ta gąbka będzie nam się pociła. Z tego co wiem, powinny być tutaj takie zapasowe gąbki. To był, moi drodzy, pokład pierwszy. Na drugim pokładzie, tutaj na drugim dnie, znajdują się jakieś elementy, słuchajcie, Base Station Mounting Guide. Tutaj mamy generalnie rzeczy, uchwyty do zamocowania właśnie tych czujników na ściany, kołki, nawet mamy tutaj poradnik, w jaki sposób to zrobić, żeby wszystko grało. Mamy kabelek, z tego co widzę, to jest kabelek USB na USB, tak, to jest USB na USB mikro. Kolejny mały kabelek też, chyba taki sam nawet, do podłączenia. Nie wiem, czy do ładowania czasem. To są chyba do ładowania właśnie kontrolerów. Tak mi się wydaje, ponieważ tutaj... Kot, co ty szalejesz? Kot się dostał do drapaka. Tutaj mamy zwykłą ładowarkę, do której właśnie podłączamy USB, a z drugiej strony będziemy ładować nasze kontrolery. Druga ładowarka.
Oprócz tego mamy tutaj kabel. Ja od razu sobie go otworzę, bo nie wiem co to jest za kabel, ale to jest kabel zasilający. Jest to kabel zasilający. Oraz drugi kabel zasilający do czujników. Dostałem też taką karteczkę z kodem, którego na pewno będziemy chcieli użyć. Na tym kodziku będę miał dostęp do jakichś specjalnych gierek na wstęp, na dzień dobry. Oprócz tego jeszcze mam tutaj taką oto saszetkę i mamy kabel audio. Także tutaj podpinamy, słuchajcie, do słuchawek, a to do stacji, do komputera i wtedy po prostu mamy audio na naszym sprzęcie. Dodatkowo mamy jeszcze coś takiego. Jest to takie małe urządzenie, które jest bardzo ważne. Podpinamy wszystkie wejścia, wyjścia. To natomiast idzie potem do komputera, no i dzięki temu po prostu możemy właśnie obsługiwać naszego HTC Vive'a. Oprócz tego mamy coś takiego. A co to jest? Dostaliśmy także słuchaweczki, dołączone do zestawu są to tak zwane pchełki, czyli słuchawki, moi drodzy, douszne. Niestety ja już doświadczyłem, słuchajcie, grania właśnie na tych słuchawkach. Jakościowo może nie są najgorsze, natomiast wypadają z ucha i generalnie gdy ruszamy bardzo mocno tymi okularami, poruszamy się grając właśnie na VR-ce, to one nam często wypadają z ucha. Tutaj mamy kabel HDMI. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, zapasowa gąbeczka, zapasowa ta uszczelka właśnie na nasze okulary, ściereczka do wycierania, to też jest bardzo ważne, bo nie możemy byle czym tych soczewek od środka wycierać. Mamy także naklejeczki, ale myślę, że nie będziemy w żaden sposób tutaj brandować naszego sprzętu. Nie jesteśmy wystawcą, nie zależy nam tak bardzo na reklamie, nikt nam za to w końcu nie płaci, więc po prostu je sobie zachowam na pamiątkę. Oprócz tego mamy kolejne źródło zasilania, kolejny zasilacz, kolejna ładowara, prawdopodobnie do tego właśnie boksa, który Wam pokazywałem, dzięki któremu będziemy łączyć nasze urządzenie razem z komputerem. I najzwyklejszy na świecie po prostu kabel USB. Tak też się prezentuje cały sprzęt, który powinniśmy otrzymać, także możemy sobie to zweryfikować tutaj na dołączonym kawałku papieru. No i generalnie wychodzi na to, że chyba wszystko mamy, tak jak powinno być. Tak więc, moi drodzy, prezentuje się masa sprzętu HTC Vive, który właśnie rozpakowałem. Mam nadzieję, że będzie mi służył, mam nadzieję, że to wszystko prawidłowo podepniemy i będzie nam długo, długo tutaj pozwalało bawić się i przede wszystkim nagrywać dla Was fajne materiały. Jeżeli Wam się podoba ta informacja, jeżeli Was to ucieszyło, że w końcu nowe materiały będą, nie tylko zwykłe gry, ale także właśnie gry wirtualnej rzeczywistości, to dajcie jakiś komentarz, czekam na Wasze oceny, łapki i tak dalej. Wyczekujcie, słuchajcie, potrzebuję z jednego, może dwa dni, żeby się z tym po prostu oswoić, żeby to wszystko dobrze zrobić, no i wyczekujcie materiałów. Do zobaczenia, cześć!